Kilka tygodni temu Orarink wypuściła nowy model swojego pierścienia. Ja tego pierścienia używam do mierzenia snu, do mierzenia aktywności, temperatury ciała itd. I w kontekście takiego biohackingu i naprawdę dużego dbania o siebie, to jest mega fajny gadżet. Po tym jak wypuścili serię trzecią swojego pierścionka, Napisali do obecnych użytkowników, że w promocyjnej cenie mogą wymienić na nowszą generację. Ona ma tam dodatkowe feature, y, dodatkowe funkcje, które, które będą pomagały jeszcze lepiej się zorganizować, i ja zamówiłem sobie ten pierścień. Mimo że swój pierwszy zamówiłem gdzieś w okolicy sierpnia, to jest pierścień, który w zasadzie jest w stanie naprawdę nam zrobić mega, mega fajną robotę, jeśli chodzi o to, co. I w jaki sposób nam monitoruje? Jeśli chodzi o sen, mi zegarek Aplowski pokazywał na przykład, że mam wynik tej efektywności snu na poziomie na przykład 85, 95 na przykład dzisiaj procent, a Ring pokazał mi, że ta efektywność była trochę niższa. Poza tym moje parametry i to, co jest ważne, jeśli chodzi o sen, nie było aż tak wysokie, co oznacza, że jest to miejsce do poprawy, do pracy, a wiadomo, że sen to jest regeneracja, i to jest w zasadzie najważniejszy element do tego, żeby być produktywnym. Więc jeżeli chcemy mieć energię, chcemy mieć chęci, chcemy mieć działanie, musimy się odpowiednio regenerować. Więc, sen 7-8 godzin to jest jedno, ale wysokiej jakości sen to jest zupełnie inna bajka i mnie między innymi ten pierścionek ora pomaga w tym, żeby mierzyć to, co jest to co jest ważne, więc nie tylko samą efektywność, ale też i długość poszczególnych faz, ale również takie parametry jak HRV, jak tętno przez całą noc, jak temperaturę ciała, bo to naprawdę ma znaczenie. Ja sobie go noszę tutaj na tym na palcu wskazującym i Dodatkowo jest tak, że jeżeli się zamawia tego oraringa, to najpierw zamawia się taki, taki tester, gdzie jest chyba 10 albo 12 rozmiarów i sprawdzamy. Najpierw nosimy sobie go przez 24 godziny. To jest taki kawałek plastiku, który, który jest w zasadzie taką właśnie. Imitacją tego pierścienia, więc ja sobie wybrałem rozmiar. Tutaj na tym palcu mi pasował najbardziej. Na początku chodziłem w ogóle w trzech albo czterech w różnych konfiguracjach: na kciuku, na małym palcu, tutaj na tych środkowych. I koniec końców wylądował on tutaj. I naprawdę jest to jeden z gadżetów, który bardzo polecam, bo jeśli chcesz realnie zacząć mierzyć swoje parametry snu. To albo Ora Ring, albo jest jeszcze inne rozwiązanie, taka opaska na rękę nazywa się Łup, trzeba się trochę nagimnastykować, żeby sobie do Polski ją zamówić. To jest model subskrypcyjny, więc działa to trochę inaczej, ale też ma świetną aplikację, naprawdę świetne urządzenie, bo kolega u mnie w pracy ma to i mogę śmiało powiedzieć, że jest mega. Nawet bym rzekł, że jeśli chodzi o parametry, o możliwości i o to, o, o samą aplikację, jak to wygląda, to nawet bym powiedział, że łup jest nieco bardziej dopracowany, natomiast dla mnie Ora jest tym wyborem, nie chcę drugiego mieć tutaj zegarka dosłownie, bo to jest taka opaska tutaj na ręku. Mnie się ten pierścień podoba, to takie jest całkiem przyjazne, więc... Osobiście bardzo polecam. Bateria starcza na około tydzień. Samo ładowanie trwa jakieś pół godziny, więc naprawdę jest to jeden z tych gadżetów, które dają dużą wiedzę i bardzo pomagają poprawić parametry. Ja w tej chwili jeszcze jestem na etapie czytania takiego poradnika Karola Wiczomierskiego. Biohakera odnośnie snu wypuścił teraz niedawno takie 44 porady biohaki, co zrobić, żeby lepiej spać, więc ja też to optymalizuję. Bo pomimo tego, że moja efektywność snu jest dobra, długość jest dobra, mniej więcej o tych samych porach się kładę i wstaję, to jednak nie wiem, czy to jest spowodowane stresem, czy natłokiem zadań, czy ilością zadań, czy złym wyciszeniem się, czy po prostu słabą suplementacją. Stwierdzam, że jest naprawdę jeszcze dużo do poprawy i cały czas nad tym pracuję, cały czas wracam do tego i uczę się tak suplementować, tak podchodzić do tego tematu regeneracji i wypoczynku, żeby to było efektywne, dobre i dzięki temu, że ja. Działam w tym trybie takim i pracy etatowej i pracy po pracy i bycia partnerem, bycia rodzicem, potrzebuję tej energii, potrzebuję tego, żeby mieć tę ten, ten moc, dosłownie mieć tę moc, ten power do tego, żeby działać, bo pracuję też z ludźmi, którzy są w różnych sytuacjach życiowych i jako coach, i jako trener, w związku z czym moja energia po prostu musi być wysoka, poza tym jak pracuje się w sprzedaży, to energia sprzedawcy też musi być wysoka, mówi się, że zawsze musi być wyższa od tego, który kupuje, ale też nie za wysoka, więc trzeba w tym aspekcie troszkę, troszkę popracować i wyczuć sobie, ale jeżeli my nie mamy energii, nie mamy chęci, to potem wszystkie nasze plany, cele i cokolwiek się dzieje idzie trochę w piach. Tak po prostu idzie w piach i pomimo tego, że idzie nowy rok, idą postanowienia noworoczne i tak dalej, to niestety, ale bez energii, bez chęci i bez dyscypliny w działaniu nie osiągniemy tego, co chcemy. W związku z czym ja dbam o siebie i dbam o swoich podopiecznych, i od 1 stycznia rusza projekt Mój Przełomowy Rok, w którym też będziemy się o tym uczyć. Będziemy mówić o zdrowiu, o finansach, o tym jak budować dyscyplinę, o nawykach, o samoświadomości, o szczęściu, o sukcesie. O tym, jak możemy wchodzić na wyższy poziom zadowolenia, wyższy poziom organizacji, planowania, podsumowywania itd., itd. I w mojej ocenie to jest idealny moment do tego, żeby dołączyć, bo zapisy trwają do końca roku. I jeżeli nie wejdziesz na pokład, to prawdopodobnie trzeba będzie czekać cały tenki rok, żeby do tej grupy dołączyć. Więc wejdź na stronę mój bez polskich znaków. Zobacz, co tam wypisałem, zobacz, jak to wygląda, wypełnij ankietę i tak jak powiedziałem, jeśli chcesz, to, to być może będziesz mógł albo mogła dołączyć do tego programu, bo to też nie jest tak, że każdy, kto się tam zapisze, to, to do tego programu dołączy. Ja chcę, żeby w programie wzięły udział osoby, które naprawdę chcą zmienić swoje życie, które chcą pracować przez ten najbliższy rok bo to wydaje się dużo czasu, ale z perspektywy 2021 naprawdę minęło szybko i myślę, że osoby, które brały udział w podsumowaniach rocznych osiągnęły już bardzo dużo, są w zupełnie innym miejscu, a mimo to część z nich chce kontynuować tę pracę, chce kontynuować to... Działanie i chcę wchodzić na jeszcze wyższy poziom. Także mój przełomowy rok będzie ruszał 1 stycznia. Tego już jestem pewien, mimo że miałem jakieś takie zakusy, że może nie, że może to nie jest dobry moment i tak dalej. Dziś już wiem, że ten projekt ruszy na 100%. W tej chwili jest już chyba 5 czy 6 osób potwierdzonych, zapisanych, które powiedziały, że tak. Będą brały udział w tym programie i już nie mogą się doczekać, zupełnie tak jak ja. Ja w tej chwili cały czas działam i pracuję na tym, żeby ten projekt był wyjątkowy, inny niż wszystkie i żebyśmy naprawdę przez ten cały rok na wielu aspektach i na wielu poziomach ogarnęli się i żebyśmy na tych wszystkich obszarach, które są dzisiaj dla nas ważne, zbudowali siebie świadomie i zbudowali siebie w sposób, który pozwoli nam wytrwać w kolejnych i kolejnych latach, osiągać realizować marzenia i być po prostu szczęśliwym człowiekiem, bo na koniec dnia to o to w tym wszystkim chodzi. Tyle na dzisiaj, do zobaczenia, hej!